Witam. Proszę o poradę. Czy jak wejdzie 800+, to osoba niepracująca może przekroczyć drugi próg podatkowy? Czy to nie wlicza przy czwartym dzieci? Moje dochody to 4 razy 500+, czyli 2000 zł. Na dwójkę dzieci mam po 700 zł alimentów, a na dwójkę mam po 900 zł, czyli miesięcznie 3200 zł. Pobieram z konkubentem zasiłek dla bezrobotnych, który w czerwcu ma być podwyższony do 1357,63 zł na osobę, czyli miesięcznie to będzie razem z nim 2715,26 zł i na chwilę obecną to daje 7900 zł na rękę. Ale z takich rzeczy jak zapomogi z MOPS, z wyprawki szkolnej i z biurek czasami ja w Facebooku udaje się dobić do 2000 zł na miesiąc, aczkolwiek teraz moje pytanie, czy jak zamiast 500 będzie 800+, czyli dodatkowe 1200 zł miesięcznie, to czy wtedy trzeba jakiś podatek od tego wszystkiego płacić, jeśli nigdzie nie pracujemy, a sumarycznie w miesiącu będzie na przykład 12 000 zł zarobku. Proszę o pomoc. Dziękuję.